Rolnik szuka żony. Klaudia pokazała nagranie z łóżka. Tak spędzają pierwszą wspólną Wielkanoc. Klaudia i Walentyn poznali się dzięki programowi Rolnik szuka żony. Para pozostaje w kontakcie z widzami show. Na instagramowych profilach zakochani dzielą się urywkami ze wspólnego życia. Tym razem rolniczka dodała nagranie z sypialni. Ostatnia edycja programu Rolnik szuka żony była niezwykle szczęśliwa dla niemal wszystkich uczestników. Na planie show miłość znaleźli także Klaudia i Walentyn. 25-letnia rolniczka jest mocno związana z domem rodzinnym na Podlasiu i gospodarstwem, przy którym prowadzi własną plantację świerków i rozwija ekologiczną hodowlę kurniosek. Przed programem jej wybranek jako inżynier budownictwa pracował we Wrocławiu. Początkowo dzieliła ich więc spora odległość, teraz postanowili jednak zamieszkać razem. Od tego czasu na Instagramie para publikuje wiele zdjęć i filmów ze wspólnych chwil. Teraz w okresie świątecznym rolniczka postanowiła pokazać nieco więcej niż zwykle i udostępniła relacje z sypialni. Klaudia wspomina początki związku z Walentynem. Podczas świąt Bożego Narodzenia pisaliśmy, że Klaudia i Walentyn są prawosławni. Oznacza to, że zakochani będą obchodzić Wielkanoc dokładnie tydzień po katolickich świętach, dokładnie 16 kwietnia. Dlatego teraz para nie szuka. Przez jakiś czas mieszkaliśmy w takiej odległości, że zaufanie to była podstawa. Bazujemy na zaufaniu i na słowach, wyjawiła.